Witamy bardzo serdecznie. Kolejny odcinek Salespresso dla menadżerów i menadżerek, chociaż nie tylko dla nich. Z Ewą Scheiner rozmawiamy od kilku odcinków o negocjacjach. Poruszyliśmy kilka tematów, Ewo. Porozmawialiśmy sobie o tym, jak szef ma negocjować podwyżkę z pracownikiem. Ciekawa rozmowa. Druga część, trochę zeszliśmy na poziom od negocjacji do mediacji, prawda? Czyli kiedy szef powinien się zaangażować w mediację w przypadku konfliktu między pracownikami. No i wreszcie w czasie ostatniej rozmowy porozmawialiśmy sobie o tym win-winie, którego nie do końca lubisz, bo on nie jest taki naturalny, prawda? W wielu sytuacjach biznesowych. No tak jakbyśmy od tego win-wina przeszli, nie wiem, kroczek dalej, w sensie takim ładnie to powiedziałaś, wypijmy za błędy czyli jakie błędy negocjacyjne najczęściej się trafiają i jak ich unikać, na co zwracać uwagę? To ja, jest hmm. osiem podstawowych, tylko hmm. aby mi się udało teraz hmm. wszystkie wymienić. To będzie tak, brak przygotowania. No tak, klasyka. I tutaj mam batny hmm. oczywiście też tak, na tak, myśli, tak. więc nie hmm. będę osobno hmm. o batnie mówić, hmm. tylko brak przygotowania. Brak pewności siebie. a hmm. Dalej będzie strach przed usłyszeniem nie. Okej. Okay. Strach przed ciszą, którą zagadujemy, tak. mhm. to, będzie to moje ulubione. Tak. Potem będzie podejście emocjonalne, mhm. robienie założeń okay. i mamy lekceważenie danych miękkich albo informacji, które są dosyć łatwe do pozyskania. Mhm. No i zaniechanie zadawania pytań. Mam 8. Jest 8. Dobra, to porozmawiajmy o tych ośmiu albo wybranych, które są twoje ulubione, a jeszcze dorzucę, dorzucę jedno takie z mojej perspektywy, człowieka, który też czasem negocjuje, a mam na myśli taki, nazywa się to efekt utopionych kosztów, że tak mocno wchodzę w te kwestie negocjacyjne, że... W pewnym momencie tracę perspektywę, i mimo wszystko chcę osiągnąć nie wiadomo co. A to ja myślę, że ty już poszedłeś w tak zwane błędy poznawcze. To, okay. jest, to, to jeszcze, jest jeszcze inna jeszcze, jest jeszcze okay. no to, to, już jest, to jest jeszcze inna. Ja tu mówię o takich podstawowych błędach Do, okay. tak, przy takim negocjacyjnym ABC. To skupmy się na tych, na tych ośmiu tak. albo na wybranych przez ciebie najważniejszych. Osiem. Ja lubię ośmiu. jest dobra liczba, tak? Symetria, nie? Symetrika. Jakby nie, jakby okay, nie położył. Tak, tak. Nieskończona <grywa> Okej. Okay. To tak, brak przygotowania. Mm -hmm. Mnie się strasznie, ale to strasznie podoba takie, taki tekst z obszaru awiacji. Nigdy dla, akurat dla firmy lotniczej nie, mm -hmm. nie pracowałam, ale tam mówią ludzie, którzy pracują przy samolotach. 10 godzin obsługi naziemnej, godzina lotu. Aha. w negocjacjach to jest podobnie. bardzo podobnie. Zwłaszcza jeśli spotykam nowych partnerów negocjacyjnych, Aha. bo co innego, jak ja się regularnie spotykam no tak. z tobą na przykład, no. to ja już mniej więcej wiem mhm. znam cię. Wiem, jak negocjować, wiem, jak się komunikować. A to jeśli... Mogę zrobić przerwę, Jasne? bo a propos negocjacji, tego, że się znamy, to znowu wrócę do moich czasów biznesowych, co rok negocjowałem warunki z dystrybutorami prasy. W zasadzie to było takie spotkanie, gdzie z dyrektorem odpowiedniej firmy dystrybucyjnej się spotykaliśmy, właśnie na takich rozmowach. Tam o no, te ułamki procenta, które się przekładały na duże pieniądze, rozmawialiśmy. I jakby idąc tym torem myślenia, no, umówiłem się z nim na, na kolejną rozmowę w kolejnym roku i przechodzę na to spotkanie. A tam uwaga, po drugiej stronie stołu siedem osób, a ja sam. Jakby to mówiąc mm -hmm. o przygotowaniu, mm -hmm. o tym, jak, jak, jak trzeba no. być czujnym w każdym mm -hmm. w każdym momencie, prawda? No. Więc tutaj, w, w ramach tego przygotowania, które jest ogromnie ważne w negocjacjach, i naprawdę kilka godzin dobrego przygotowania, to jest godzina dobrze przeprowadzonych negocjacji, mm -hmm. właściwych. I uwaga, ja nie mówię sukcesu w ramach negocjacji. No tak. Nie, nie, to, to zupełnie inna historia, ale tak, żebym ja się czuła Poczucja, pewnie tak. przygotowana no. i prowadziła a, ten proces negocjacyjny rozsądnie. To to jest naprawdę wiele godzin przygotowania. No i tutaj przygotowanie, no to te dane twarde. Mm -hmm dane miękkie. Tutaj oczywiście cel negocjacyjny, batna, czyli ten plan B, no to absolutnie nie idę na negocjacje, jak, jak nie mam batny, no bo to to tak. samobójstwo troszeczkę, no. tak? albo, albo jak to się mówi, odwaga granicząca z brawurą. <laughs> więc, więc tutaj przygotowanie, przygotowanie, przygotowanie. Jak ja przeprowadzam na przykład uczestników kursu przez czteroetapowy, um, czyli dosyć łatwy w warstwie technicznej proces negocjacyjny, to to pierwsze, czyli przygotowanie, zawsze najwięcej czasu. Najwięcej no. czasu nam to zajmuje, dlatego, że najwięcej czasu to powinno zająć człowiekowi, który idzie negocjować. Brak pewności siebie, to tutaj nawet jak no nie masz ciekawie, tej pewności siebie, no? jak nawet jak nie masz tej pewności siebie, to są też ćwiczenia, techniki, mhm. jak to mm, Amy twierdzi, to jej hasło to jest fake it become, uh, till you become it, czyli udawaj nawet. Mhm. Nie masz pewności siebie, ale tak się zachowuj, żeby ta druga strona miała wrażenie, że jesteś osobą pewną mhm. siebie. Więc mówię, są techniki, są, są możliwości popracowania nad sobą, tak żeby na tych negocjacjach rzeczywiście wyglądać na osobę, która wie co mówi, której trudno powiedzieć, której trudno powiedzieć nie, tej drugiej stronie, żeby Aha. powiedzieć nie, a która z kolei nie ma problemu, żeby sama powiedzieć, że się na coś nie zgadza. Czyli tutaj mamy to, tą pewność siebie. Yy, idąc dalej, strach przed usłyszeniem nie. nie. Czemu, czemu Ci ludzie wszyscy mhm. boją się, jak usłyszą nie. No dobrze, to usłyszę nie raz, usłyszę nie drugi raz, mhm. siódmy i uwierzy, pewnie mi uwierzysz, jak ci powiem, że przy 727 to już naprawdę żadne nie nie robi na człowieka Lepiej, lepiej usłyszeć nie, niż usłyszeć koniec. Tak, tak. W sensie A jak to się ładnie mówi, mhm. że z nie tylko kroczek do maybe, tam tak, tak, jest tak, kroczek do maybe, a z maybe jest tylko kroczek do jest. Więc jak usłyszę nie, to znaczy, mm -hmm. że się rozgrzewamy, prawda? I tak. idziemy dalej. Tak. No. Mówię, a czym się więcej na tej swojej drodze zawodowej tych nie usłyszało, tym naprawdę łatwiej to nie znieść. Dlatego mm. nie, no i co z tego? No trochę, idziemy dalej. Trochę, więc... trochę podobnie jak w sprzedaży, mnie też zawsze poraża, jak e, handlowcy narzekają na klientów, którzy przychodzą, i mówią, że chcą mieć lepsze warunki, to albo lepszą cenę. To jest naturalne. Ja nie mówię, nie. Ludzie, przecież no. to jest piękna rzecz, bo oni wam mówią, znaczy, że ta, chcą ta, rozmawiać, ta, ta, prawda? Ta. Dokładnie, hmm. dokładnie, jakby nie był zainteresowany. To, to by nie, nie przyszedł nie w ogóle. Przyszedł. Dobra, no to mamy to nie, które ja zawsze mówię, przecież to, to, to można, że tak powiem, się do tego przyzwyczaić. Hmm. Absolutnie nie emocjonalnie podchodzi. Zresztą tak się mówi, że w negocjacjach nie, nie jest personalne. Ja się tak. nie zgadzam na twoją propozycję, na hmm. twoją ofertę, na za mały rabat. Tak. Ale nie mam nic przeciwko tobie. No, i to gadulstwo, czyli ten nasz strach przed ciszą. Mhm. Ja uwielbiam negocjowanie, zwłaszcza z, z Japończykami, bo tam jest taka, taka cudna konwersacja. Ona oczywiście nie ma tej energii, mhm. ale tam jest jedna strona coś mówi druga po zakończeniu, słucha. druga strona jeszcze chwilę, jakby słucha, mhm. a mówiąc wprost, ona sobie układa w głowie to, co usłyszała, analizuje i przygotowuje tak. odpowiedź. I to dokładnie jest sygnałem, że ja poważnie cię wysłuchałam, mhm. poważnie potraktowałam twoje słowa, przeanalizowałam i dopiero jestem gotowa na odpowiedź, a nie tak jak w tej że tak polskiej albo nawet włoskiej konwersacji, że ty jeszcze tą ostatnią zgłoskę wypowiadasz, mhm. a ja już wchodzę ze swoim Aha. elementem. Znowu ja już kończę i tylko, mhm. a ty czekasz, żeby coś powiedzieć. No nie. Generalnie w jest... sprzedaży w negocjacjach jest tak, że boimy się, mówię ogólnie, boimy się ciszy, Bo tak? Się, nie, my się, Jak jest cisza w rozmowie, to wydaje nam się, że to jest takie niezręczne, prawda? Mm -hmm. Dlaczego? Ja jest... na przykład, jak mówię, jak dostaję jakąś zupełnie absurdalną propozycję z drugiej strony, to ja oczywiście mogę powiedzieć, to jest absurdalna propozycja i nie mam problemu, żeby to powiedzieć, ale o ile to jest dosyć jasne postawienie granicy, to na przykład, jeśli ja nic nie powiem, tylko się tak głęboko spojrzę w oczy po takiej absurdalnej propozycji i ta cisza, ona ma, ona ma ogromną głębię, ona ma ogromny mhm. wyraz. Nie, zupełnie nie wiem czemu się boimy ciszy. Cisza jest fajna, można używać jako, jako narzędzia w negocjacjach. A też, nie rozumiemy, że no, druga strona, to nie tylko przy Japończykach jest tak, że potrzebuje chwilę, żeby przetrawić ułożyć, tą informację, ułożyć, tak, prawda? Tak, ułożyć myśli w głowie. Mhm. No, w każdym razie no, u nas to jest niezręczne i zagadujemy, zagadujemy. Tak. A przez to gadulstwo Jakieś informacje ujawniamy, albo tak zwany makaron na uszy nawijamy, Aha. to jest zupełnie niepotrzebne, bo to zaburza. Jakby komunikat. Dobra, to już mamy, mamy cztery, o ile dobrze, dobrze kojarzę. No. Przepraszam Cię, że przerwę. Natomiast y, może byśmy skończyli ten odcinek na tych czterech, a na kolejne Dobra. omówimy, omówimy no. kolejne, bo tak patrzę na czas, że trochę się zbliżamy do naszych umówionych dziesięciu minut. Czyli jakbyśmy podsumowali dzisiejsze spotkanie, to y, kilka takich ważnych rzeczy, o których trzeba pamiętać, to przede wszystkim przygotowanie, przy, przygotowanie, 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 przygotowanie. Jeszcze raz przygotowanie. Pewność siebie, nawet Aha. jeśli nie mam to. Udaję, że mam. To udawajmy nawet, albo ćwiczmy. Ewa, w twojej książce jest coś o, o tym, jak ćwiczyć e... pewność siebie? Tam są, na samym są końcu elementy. są, są, są Aha. jakieś tam ćwiczenia, okay. które no to, tak to, można to, warto to Warto to zrobić i nie bójmy się nie, prawda? Nie bójmy się nie i nie bójmy się ciszy. I nie bójmy się no, ciszy. Mamy cztery. Dobra, wielkie dzięki za dzisiaj. i Zapraszamy na drugą część rozmowy o błędach negocjacyjnych w następnym odcinku. Dziękuję. Dzięki.